Wszyscy są? Paulina, melduje się na faksy. A gdzie jest ten? Jak on ma? Paweł! Pan Paweł, no kuźwa, lecimy. No, melduje się na faksy. Rozumiem, że Andrzej i Monika polegli. Tak, Andrzeja rodzice podwożą pod samą szkołę, no i nie miał jak się wyrwać. A Monika w ostatniej chwili zrezygnowała. Istnieje wysokie ryzyko, że nas zdradziła i powiedziała wszystkim wychowawczyni. Kara za zdradę jest jedna. Drużyno, Facebook. Wyrzucić ze znajomych. Instagram. Odobserwować. TikTok. Przestać śledzić. Paulina, powiedziałem TikTok. Przestać śledzić. Nie mogę. To jest zbyt okrutne. Znasz kodeks Wagarowicza. Paragraf 14, podpunkt B. Kto sam z własnej woli, bez przymusu rodziców, rezygnuje z Wagarów na maksymalnie 5 godzin przed ich rozpoczęciem, podlega karze wyrzucenia ze wszystkich social mediów. Bez wyjątku. Dlatego TikTok. Przestać śledzić. Masz rację. A może pójdziemy na koncert? Albo na wystawę? Błagam cię. Nie będę marnował takiej pięknej pogody na siedzeniu i słuchaniu jakiegoś brzępolenia. Ani tym bardziej na oglądaniu jakichś czarno-białych bazgrołów. Zróbmy coś, nie wiem, no, szalonego. Ej, a co jeśli byśmy... Wiem, że już raz próbowaliśmy, ale... Ale gdybyśmy teraz... No... Sami... No... No wykrztuś to z siebie, Paulina. No... No gdybyśmy kupili piwo. Zróbmy to. Kupmy browar. Wygląda na cichy i spokojny. Pójdzie jak z płatka. Nie dajcie się zwieść. Ten sklep obsługuje najgorsza z możliwych kobiet. Pani Grażynka. Pani Grażynka to prawdziwy oryginał. Choć wolałbym tu bardziej użyć słowa potwór. Sama o sobie mówi, że ma 40 lat i chociaż wygląda na 50, to ma o wiele więcej. Sklep prowadzi od tak dawna, że pamięta ją nawet mój dziadek, który kupował u niej kapustę. Jest bezwzględna wobec wydawania reszty, nigdy nie daje na zeszyt, ma zabójcze marże i nie chce plotkować o sąsiadach. Słowem, najgorszy typ. Ale wokoło nie ma żadnego dyskontu, więc emeryci, no i ja, jesteśmy na nią skazani. To jednak jedyny sklep, gdzie nie ma kamer. Istnieje zatem sposób, żeby kupić u niej piwo. Trzeba się tylko postarać. Jakieś pomysły? Dobra ekipa, zasób portfeli. Ja mam... 6 zł w gotówce. 9 zł na koncie. 2 bitcoiny. Serio? No serio. Ale nie pamiętam hasła, więc mam jakieś 8 groszy. Okej, okay, to mamy 6, 9... W sensie 6, 9. Mamy 15 zł. I 8 groszy. I 8 groszy, tak Paweł, brawo. Mamy 15 zł, ale pytanie brzmi, kto pójdzie kupić? Bo kto wygląda najdoroślej z nas? Albo kto ma najlepsze gadane? Ja bym zrobiła tak. Wchodzę absolutnie pewna siebie i jak gdyby nigdy nic. Rozglądam się, jakby myśląc, co kupić, ale tak na luzie. W końcu podchodzę do kasy, oglądam warzywa, patrzę na asortyment i na spokojnie rzucam. 3 waksowe, proszę. Grażyna patrzy na mnie złowrogo, ale ja wytrzymuję pojedynek. Dostrzega w moich oczach powagę i dojrzałość. W końcu ulega i sprzedaje piwo bez zająknięcia i jeszcze życzy mi dobrego dnia i udanego egzaminu na studiach, bo wyczytała to z moich oczu. Proste. Ta, Wyczyta z oczu. Chyba twoje kłamstwo. Paula, to mogłoby się udać, ale zapominasz o jednej ważnej rzeczy. Nie po czym. To jest plan idealny. Dobra, to ja wam powiem. Problem w tym, iż pani Grażynka nie ma jedynego oka i nosi opatrunek. Nie wiedziałaś o tym, więc przy pojedynku spojrzeń nie miałaby szans. Ja bym zrobił tak. Wchodzę do środka zaczytany w listę zakupów. Podchodzę do lady i mówię. Jajka, mleko, włoszczyzna, ogórki, piwo, pomidora ze 2 kilo, no i truskawki. Polskie, jeśli są. Grażynka będzie tak zaaferowana listą, że przygotuje zamówienie automatycznie jak robot. Bez detalicznego myślenia. Płacę, dziękuję i wychodzę. Proste. No tak, to mogłoby się udać, aczkolwiek... Aczkolwiek ten plan ma pewne wady. No niby jakie?
Ano takie, że... Pani Grażynka wciąż wszystko zapisuje ręcznie w zeszycie i liczy na głos. Więc nawet jeśli zbierze wszystkie rzeczy na ladę, to podczas liczenia na pewno zwróci uwagę na piwo. Aczkolwiek ja będę na to przygotowany, gdy spojrzy na mnie swoim jedynym okiem i zapyta... A dowodzik jest? Ja, jak gdyby nigdy nic, pokażę jej dowód osobisty, który rodzice wyrobili mi miesiąc temu. Prawie niczym się nie różni od takiego zwykłego, dorosłego. Pani Grażynka dlatego posiłkuje się kalkulatorem, bo ma problemy z liczeniem, więc określenie mojego wieku będzie dla niej nie lada wyzwanie. By uniknąć żenującej sytuacji, sprzeda mi wszystko bez mrugnięcia oczami. Okiem. W sensie tym jednym okiem, którym akurat będzie patrzeć na mnie. Przyznam, że ten plan... Ma prawo wypalić. Oczywiście, że wypali. Dobra. To ja idę. Idź. Powodzenia! No dobrze, powie pani, jak to było od początku. No przyszedł ten młody, chciał kupić piwo, pokazał dowód. Ale mi coś nie pasowało. Sorry, chłopaki. To był mój głupi, głupi pomysł. Daj spokój. Wszyscy wiedzieliśmy, w co się pakujemy. Aczkolwiek jak sobie pomyślę, co zrobią potem z nami nasi starzy, to... Boże, wolę nawet nie myśleć o tym. Dobra, ja was w to wpakowałam i ja was z tego wyciągnę. Na jakiej ulicy jesteśmy? Na Kwitnącej? A jaka jest obok? Księżycowa chyba. To chyba czy na pewno? Na pewno Księżycowa! Boże, już się spociłem. Halo, policja! On ma broń! Bardzo się boję! Jestem na Księżycowej, obok Kwitnącej w sklepie! I co się właśnie stanie? Poczekaj. 3, 2... 1. Do wszystkich jednostek. Napad z bronią w ręku na osiedlowy sklep. Ulica Księżycowa. Powtarzam. Do wszystkich jednostek. Napad z bronią w ręku na osiedlowy sklep. Dobra, dzieciaki, uciekajcie stąd. To jest wasz szczęśliwy dzień. Szybko. Do widzenia. Ale akcja. Ej, czy to nie jest ten sam policjant? Wszystko by się udało, gdyby nie te wściekłe dzieciaki! I ten głupi kundel! Jakie dzieciaki? Chyba się naćpał. Niesamowite. Jak to zrobiłaś? Skąd wiedziałaś? No cóż, prawdziwa dama nigdy nie zdradza swoich sekretów. Ta. Dobra, fart. Totalny fart. Wiedziałem. Ej, zaraz. Przecież oni sprawdzają i kontrolują połączenia. Oni by wiedzieli, że to z twojego telefonu. Dlatego dzwoniłam z twojego. Zresztą, czy to ważne? Nieważne, dobra. No, to co, idziemy na lody? Ja nie mam pieniędzy, bo jak się domyślacie, wydałem wszystko na browar. Daj spokój, Przemek. Coś się wymyśli. Czasami mam wrażenie, że ty w ogóle mnie nie znasz. Stary, masz... Nic nie mów. Najgorsze jest to, że czasami mam serio wrażenie, że nic nie wiem o tej dziewczynie. Dobra, chodźmy. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się podobał, łapka w górę mile widziana. I pamiętajcie, żeby nie pić alkoholu, dopóki nie skończycie 18 lat. Ot taka rada cioci Pauliny. Okej, a od wujka Przemka taka rada zawsze chodźcie na waksy. Kam. Na waksy kam. Do zobaczenia. Pa, pa. Bez przymusu rodziców rezygnuję z wagarów na maksymalnie 5 godzin przed ich rozpoczęciem, podleża... Znasz kodeks wagarowicza. Jeszcze raz, sorry. Znasz kodeks wagarowicza. Podpunkt 14, paragraf B odwrotnie. Nie daj się zwieść. Dlaczego? Wszystko by się udało, gdyby nie te głupie dzieciaki! Jeszcze raz. Był głupie dzieciaki, miało być świetnie. Dobra. Nieważne. Może chciałabyś zaproponować nam lody? Chciałabym bardzo. Ale ja nie mam pieniędzy.